W miniony weekend drugoligowy zespół siatkarek MCK IS Jaworzno podjął drużynę SMS PZPS 2 Szczyr. Nasz zespół po zaciętej walce pokonał rywalki wynikiem 3-2 w setach 23-25, 25-16, 23-25, 25-14 i 15-11. Jak widać po wynikach, mecz w setach toczył się ze zmiennym szczęściem dla obu drużyn. Po tym zwycięstwie nasza drużyna zajmuje 6. miejsce w swojej grupie. Podczas sobotniego meczu na parkiecie wystąpiły następujące zawodniczki: Karolina Kuryło, Marta Trebert, Paulina Michalak, Kamila Colik, Ewelina Ślęzak, Natalia Stelmach, Dominika Bałdys i Agnieszka Spratek. Z powodu kontuzji na parkiecie nie pojawiły się trzy silne zawodniczki, to jest Katarzyna Kocel, Katarzyna Gołąbek i Paulina Bryniak. W czwartym secie jaworzyński zespół został osłabiony. Libero drużyny Kamila Colik podczas meczu zasłabła. Zawodniczka musiała zejść z boiska i została przewieziona karetką do szpitala. Kamila powoli wraca do zdrowia i jak sama zapewnia, we wtorek pojawi się na treningu. Mimo problemów w składzie zespół stanął na wysokości zadania. Wygrana w tiebreaku sprawiła, że drużyna mogła odetchnąć z ulgą. To zwycięstwo na pewno doda siatkarkom dalszej motywacji do walki. Siatkarki MCK IS Jaworzno do swojego kolejnego starcia staną naprzeciwko siatki z UKS 6 Mielec w sobotę 21 listopada o godzinie 16 w hali sportowej MCK IS przy ulicy Inwalidów Wojennych 18.